uczestnictwa dzisiejszego zlotu taki dziwny pojazd. Co to za pojazd? To jest kład. Yamaha Grizzly 550. Jak się na tym jeździ? Świetnie. Wystarczy spróbować. Skąd się wzięło zamiłowanie do tego? To był przypadek. Mąż jeździł z synem. Syn uległ wypadkowi. Kład stał wolny, wsiadłam na kłada. Jeden raz zakochałam się. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Czy takie przeszkody jak terenowe przeszkody z piasku, z błota, z wody, to dla Pani jakiś problem? Znaczy, no nie jest problem, zależy jaki jest stopień trudności, prawda? Problem, no różnie bywa, nie? A jakie wspomnienia Pani wywozi dzisiaj stąd? Bardzo pozytywne. To znaczy? Jestem tutaj drugi raz, pierwszy raz jak tu przyjechałam, to byłam zachwycona ludźmi tutaj, organizatorami, fajne tereny. Także przyciągłam ze sobą jeszcze męża i znajomych z Jeleniej Góry. A z Jeleniej Góry? Tak. Wy tam macie takie tereny górzyste. Tutaj tak, raczej. Jest całkiem inny teren. Tam a tutaj całkiem płaski, tak? Są podjazdy, a tu jest całkiem inaczej się po piasku, po glinie. Znajomi się pytali, co to jest to białe takie? Białe błota, nie słyszałaś o białych błotach, a jeżdżą po całej Polsce po zawodach. Czy ma Pani jakieś plany w związku z tym wydarzeniem dzisiejszym? Tak, na cieniutkim wieczorem. A jak Pani powróci do domu? Śpimy w hotelu, także żaden problem. A, rozumiem. Trzeba się odstresować, była fajna zabawa, 20 godzin jazdy, także jesteśmy wykończeni, wyczerpani i tam. Czy dużo, dużo dziewczyn było? Znaczy, na kładzie to ja tak wyjechałam, a w samochodzie kilka chyba było. A, to Pani w zeszłym roku tak się kąpała po pas, tak? Tak, tak, po szyję w wodzie nurkowałam. No to ciekawe było. Dziękuję Pani za informację. A z kim rozmawiałem? Anna Wiśniewska. Dziękuję bardzo. Już dziękuję.